Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Video News. Jak zwykle zapraszam Was gorąco i serdecznie na przegląd najnowszych informacji ze świata IT i elektronicznej rozrywki. Niedługo po premierze Samsunga Galaxy S5 przyszedł czas na kolejne nowości. Tym razem chodzi o czwartą generację tabletu Galaxy Tab 10.1. Warto przypomnieć, że linia Galaxy Tab od dawna przestała być traktowana jako flagowa, to też umieszczano w niej wyjątkowo niskiej jakości podzespoły. Wiele osób spodziewało się, że Tab 4 może się już wcale nie pokazać, dlatego że koreański producent podczas MWC chciał zmazać tandetny wydźwięk swojej serii tabletów, prezentując nową wersję Galaxy Tab Pro. Okazuje się jednak, że czwarta generacja ujrzy światło dzienne, niestety będzie to krok w tył i kolejne ośmieszenie dla Samsunga. Dlaczego? Wszystko za sprawą ekranu i jego rozdzielczości, które od dwójki nie zmieniły się aż po dziś dzień i nadal będzie to 10,1-calowa jednostka 720p. Poza tym na pokładzie znajdziemy czterordzeniowy procesor Snapdragon 400 z zegarem 1,4 GHz, zaledwie 1 GB pamięci RAM i akumulator 6900 mAh. Na rynku pojawić mają się jeszcze Galaxy Tab 4.7.0 oraz Galaxy Tab 4.8.0. Premiery całego tercetu spodziewamy się już w kwietniu. Chcielibyście kupić sobie kamerkę GoPro, ale nie macie do wydania aż tylu pieniędzy? Manta przygotowała dla Was świetną alternatywę, a właściwie kopię urządzenia od amerykańskiej firmy. Sportowa kamera Manta MM336 stworzona z myślą o osobach uprawiających sporty ekstremalne. Podobnie jak Hero, sprzęt od Manty został zamknięty w obudowie odpornej na kurz, wodę i wstrząsy. Rozmiary są również niemal takie same. 61x38x25 mm, co w połączeniu z wagą 80 g wygląda bardzo dobrze. Jeśli natomiast chodzi o parametry techniczne, to Manta MM336 została wyposażona w 8-megapikselową matrycę CMOS, cechującą się kątem widzenia o szerokości 120 stopni. Kamerka pozwala na nagrywanie filmów o rozdzielczości Full HD w 30 klatkach na sekundę lub HD przy dwa razy większym frame rate. Dorzucono także moduł Wi-Fi oraz złącza HDMI i USB. Całości dopełnia litowo-jonowy akumulator o pojemności 1000 mAh. Kamerka w zestawie z wodoszczelną obudową, dwoma uchwytami, pilotem oraz przewodem USB wyceniona została na 399 zł. Jeżeli czekacie na wersję demonstracyjną gry Watch Dogs, to mamy dla Was złą wiadomość. W ubiegłym tygodniu w imieniu twórców głos zabrał Jonathan Morin, dyrektor kreatywny Watch Dogs. Dowiedzieliśmy się, iż wersji demo nie będzie, ponieważ jak twierdzi Morin, jej przygotowanie zajęłoby czas, który twórcy wolą poświęcić na ostatnie prace nad pełną wersją gry. Jednocześnie obiecano opublikowanie kolejnych materiałów prezentujących rozgrywkę, które pojawić się mają w najbliższym tygodniu. To już 10 lat Gmaila. Usługa wystartowała dokładnie 1 kwietnia 2004 roku, bowiem to wtedy Google postanowiło stworzyć konkurencję dla dotychczasowych usług mailingowych, takich jak Microsoft Hotmail i Yahoo Mail. Gigantowi z Mountain View udało się nie tylko szybko wybić, ale i przebić popularnością swoich rywali wielokrotnie. Co ciekawe, data premiery nie była zbyt dobrze dobrana, gdyż większość osób wzięła Gmaila po prostu za żart prima aprilisowy. Już jakiś czas temu informowaliśmy Was w Video News o grze Daylight. Okazuje się, że premiera tego tytułu została przesunięta. Wedle ostatnich planów gra pojawić miała się za niespełna tydzień, ale na ostatniej prostej przed debiutem producent zmienił plany. Tym sposobem trzeba będzie poczekać do 29 kwietnia. Gracz będzie zwiedzał opuszczony zakład psychiatryczny, w którym dość szybko zauważyć da się mało przyjazne postaci. Warto dodać, że trzeba będzie wcielić się w kobietę, która dysponować ma jedynie smartfonem. Nieoficjalnie poznaliśmy specyfikację smartfona Galaxy S5 w wersji mini. Urządzenie ma zostać wyposażone w 4,5-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 720p. Jak zwykle, pomniejszona wersja flagowca będzie znacznie słabsza pod względem wydajności. Na pokładzie znajdzie się czterordzeniowy Qualcomm Snapdragon 400, którego wspierać będzie zaledwie 1,5 GB RAM-u. Dodatkowo do dyspozycji dostaniemy dwie kamery, 8 oraz 2 megapiksele, system Android 4.4 KitKat oraz akumulator 2100 mAh. Prawdopodobna jest także obudowa z certyfikatem IP67. Jesteś jedną z tych osób, które nie lubią Windows 8 ze względu na Modern UI? Microsoft w końcu wychodzi nam naprzeciw i w kolejnym update'cie Windowsa 8.1 powróci do klasycznego menu Start. Jednakże nowa edycja to nie kopia poprzednich wersji, a zgrabne połączenie klasyki z całą koncepcją Modern UI. Prócz dobrze znanej nam listy aplikacji znajdziemy tam również kafelki, których wielkość i układ możemy dostosować do swoich potrzeb.
Zmiany wprowadzono również na poziomie dostępu do aplikacji. Powróci możliwość otwierania aplikacji Modern UI w tradycyjnych okienkach, bez przymusu korzystania z trybu pełnoekranowego, jak to miało miejsce dotychczas. Celem wprowadzonych zmian było dostosowanie systemu do obsługi za pomocą myszy i klawiatury. Nie uważacie, że trochę za późno? Obecni użytkownicy Windowsa 8.1 otrzymają aktualizację bezpłatnie za pośrednictwem usługi Windows Update, a użytkownicy Windowsa 8 będą mogli pobrać ją ze sklepu Windows od 8 kwietnia 2014 roku. Ekran Galaxy S5 jest niezniszczalny. Przynajmniej tak wynika z kolejnego crash testu przeprowadzonego na flagowcu Samsunga przez ekipę z TechSmart. Nowy smartfon nie tylko świetnie znosi upadki, ale również rozjeżdżanie ciężkim SUV-em. Po obejrzeniu tego filmu na pewno długo nie będziecie mogli pozbierać szczęki z podłogi. Do grona producentów, które zaprezentowały swojego najnowszego flagowca, dołączyła Nokia. Finowie właśnie pokazali światu międzynarodową wersję słuchawki Nokia Icon, znaną już z sieci Verizon. W Europie przyjęła ona nazwę Nokia Lumia 930. Smartfon napędzany będzie 4-rdzeniowym procesorem Qualcomm Snapdragon 800 oraz 2 GB pamięci RAM, co w połączeniu z Windows Phone 8 zapewnić ma bardzo płynne działanie nie tylko samego systemu, ale również gier czy aplikacji. Obraz zapewni 5-calowy ekran Clear Black OLED o rozdzielczości Full HD. Dużą zaletą ma być również kamera 20 megapikseli PureView z optyczną stabilizacją obrazu, wykorzystująca aż 4 mikrofony. Nokia Lumia 930 trafi do Europy w czerwcu. Cena smartfona wynosić ma aż $599. Google wypuściło kolejną aktualizację statystyk dotyczących udziału poszczególnych wersji Android w rynku mobilnym. Jak można się domyślać, aktualnie przoduje Jelly Bean z wynikiem aż 61,4%. Zadziwiające jest jednak to, kto jest na drugim miejscu. Jest to bowiem Gingerbread z udziałem 17,8%. Ice Cream Sandwich natomiast zamyka pierwszą trójkę i odstaje od Gingerbreada o kilka punktów procentowych. Systematycznie pojawiać zaczyna się coraz więcej urządzeń z Androidem 4.4 KitKat i dlatego też znajduje to swoje odzwierciedlenie w statystykach. Dzisiaj mam dla Was ciekawostkę nieco dermatologiczną. Naukowcy z University of Texas at Austin wynaleźli kolejne zastosowania dla cyfrowych tatuaży, które teraz mają nie tylko przechowywać dane biometryczne człowieka, ale również zarządzać na przykład dawkowaniem leków. A to mogłoby poważnie przyczynić się do poprawy warunków życia osób cierpiących m.in. na chorobę Parkinsona oraz epilepsję. Czy nie jest to jednak pierwszy krok do piekła i wizji przyszłości znanych chociażby z serii gier Deus Ex? Opracowane plastry mają grubość 0,003 mm i zostały opisane w pracy naukowej opublikowanej w Nature Nanotechnology jako elektroniczna skóra. Zostały one wyposażone w czujniki monitorujące temperaturę skóry i to, jak zachowuje się nasze ciało, a także moduły pamięci operacyjnych gromadzące uzyskane w ten sposób informacje. Jak ma to działać? W chwili, gdy inteligentny plaster stwierdzi, iż nadszedł czas na dawkę leku, odpowiedni mechanizm plastera uwolniłby ją przy użyciu ciepła. Na szczęście wizje cyberpunkowe są jeszcze dalekie, ponieważ aktualnie plastry te wymagają zasilania i transmitera danych, to też nie mogą być zastosowane jako mały, miniaturowy, cyfrowy tatuaż. Swoje opinie na temat skórnej inwigilacji ludności zostawiajcie w komentarzach poniżej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę w tym odcinku Video News. Z tego miejsca już w tej chwili zapraszam Was na kolejny odcinek tego programu, ale w międzyczasie wpadnijcie również na naszą stronę główną www.videotesty.pl oraz profile na portalach społecznościowych. To tyle, na razie trzymajcie się, pa pa!